Dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek przygód Akademii Pana Kleksa z cyklu Z lekturą za Pan Brat. Sekrety Pana Kleksa. Kiedy przed pół rokiem zacząłem pisać ten pamiętnik, wcale nie przypuszczałem, że zajmie on tyle miejsca i że będę miał do opisania tak wiele rozmaitych, przedziwnych wydarzeń. Ostatnio zaś wypadki potoczyły się tak szybko, że trudno mi wprost uporządkować je w pamięci. Najważniejsze jest to, że z panem Kleksem od pewnego czasu zaczęły się dziać rzeczy całkiem niezrozumiałe. Przede wszystkim więc zauważyliśmy wszyscy, że coś popsuło się w jego powiększającej pompce. Jak już wspomniałem przedtem, odbiło się to w sposób widoczny na jego wzroście. Pan Kleks z każdym dniem stawał się odrobinę mniejszy i nigdy już nie mógł osiągnąć wzrostu z poprzedniego dnia. Wprawiało go to w stan zdenerwowania. Coraz bardziej był roztargniony i zamyślał się w chwilach najmniej stosownych. Któregoś dnia zamyślił się, wjeżdżając po poręcz do góry, i przez parę godzin siedział na niej okrakiem pomiędzy dwoma piętrami. Innym razem, fruwając nad stołem z polewaczką w ręce, zapomniał, że jest w powietrzu i zadumał się tak głęboko, że spadł na półmisek z pieczenią baranią, czego wcale nie zauważył. Od pewnego czasu ubytek wzrostu pana Kleksa stał się wprost zatrważający. Alfred, który był najmniejszy spośród nas, przewyższał go niemal o głowę. Zobaczycie, że jeśli tak dalej pójdzie, za miesiąc w ogóle nie będzie już pana Kleksa, drwił sobie na głos Alojzy. Muszę zaznaczyć, że to, co Alojzy wyprawiał w akademii, przechodziło wszelkie wyobrażenie. Po awanturze z bajkami nikt już nie mógł sobie z nim poradzić, a pan Kleks puszczał mu płazem wszystkie wybryki. Alojzy wstawał, kiedy chciał. Opuszczał wykłady. Na sennych lusterkach malował karykatury pana Kleksa. Bez pytania wchodził do kuchni i wrzucał do garnków żaby i pająki. Podziurawił igłą baloniki pana Kleksa i wszystkim nam nieustannie dokuczał. Nienawidziliśmy go za to. I doznawaliśmy uczucia ulgi, gdy Alojzy zasypiał albo wychodził do parku. Pan Kleks na wszystko mu pozwalał, tak jak gdyby go się bał. Mało tego, w miarę jak wzrastało zuchwalstwo Alojzego, słabła władza i powaga pana Kleksa. Coraz częściej zaniedbywał kuchnię i zapominał o naszych obiadach. Nie dbał zupełnie o swoje piegi, a nawet przestał zauważać, a nawet zażywać pigułki na porost włosów, wskutek czego całkiem niemal wyłysiał i stracił zarost na twarzy. Ale dziwna przemiana dotknęła nie tylko samego pana Kleksa. Również gmach akademii skurczył się nieco, pokoje zrobiły się niższe, meble i sprzęty zmniejszyły się, łóżka stały się krótsze. Park, który dotąd przypominał rozległą puszczę, zmalał i przerzedził się, a potężne dęby i buki przeistoczyły się w małe, niepozorne drzewa. Przemiana ta odbywała się oczywiście stopniowo i bardzo powoli. Jednak po miesiącu stała się już tak widoczna, że wszyscy odczuwaliśmy smutek i lęk. Jeden tylko Alojzy nie tracił ani muszu. Śpiewał na cały głos, gwizdał, trzaskał drzwiami, wybijał kamieniami kolorowe szyby, drażnił Mateusza i chwilami stawał się nie do zniesienia. Pan Kleks przyglądał mu się w milczeniu, drapał się z zakłopotaniem w łysinę i co pewien czas usypiał, zapominając nieraz po przebudzeniu napić się zielonego płynu. Zrozumieliśmy, że zbliża się koniec naszej akademii. W Wigilię Bożego Narodzenia pan Kleks zebrał nas wszystkich w sali szkolnej i rzekł do nas ze smutkiem w głosie: drodzy moi chłopcy, nie mogliście nie zauważyć tego, co dzieje się dookoła was. Widzicie, jak od pewnego czasu zmalałem. Mówiąc do was, muszę stać, ażebyście mnie mogli widzieć zza katedry. Wszystko, co was otacza, zmniejsza się i maleje.
rozumiecie chyba sami, jaka jest tego przyczyna. Ot, po prostu i zwyczajnie bajka o mojej Akademii dobiega końca. Bądźcie przygotowani na to, że Akademia ta w ogóle przestanie istnieć i ze mnie prawie nic nie pozostanie. Przykro mi będzie rozstać się z wami. Spędziliśmy wspólnie cały rok. Było nam wesoło i przyjemnie, ale przecież wszystko musi mieć swój koniec. A co z nami się stanie, panie profesorze? Zawołała Anastazy, tłumiąc płacz. Pan Kleks spojrzał nań z rozczuleniem i rzekł: Mój Anastazy, każdy z was ma swój dom, do którego wróci. W każdym razie pamiętaj o jednym. Dziś o północy obowiązkowo otwórz bramę, po czym klucz wrzuć do stawu. Znajdziesz przy brzegu przeręblę, którą specjalnie w tym celu wyrąbałem w lodzie. Na tym zakończy się właśnie bajka o Akademii pana Kleksa. Wszystkim nam zrobiło się niezmiernie smutno. Otoczyliśmy pana Kleksa i całowaliśmy go po rękach, które stały się już tak małe jak ręce dziecka. Pan Kleks obejmował nas serdecznie, potrząsał swoją łysą główką i nieznacznie ocierał łzy z oczu. Była to bardzo wzruszająca scena, którą przez całe życie zachowam w pamięci. Tymczasem nadszedł wieczór. Za oknami padał śnieg i pełno płatków śnieżnych migotało na szybach. Pan Kleks otworzył lufcik, spojrzał w niebo i rzekł do nas łagodnym uśmiechem: No, dosyć, chłopcy, przestańcie się rozrzewniać. Przygotowałem dla was niespodziankę wigilijną. Chodźcie ze mną na górę. Pan Kleks lekko jak piórko wśliznął się po poręczy, my zaś podążyliśmy za nim, przeskakując po kilka schodków naraz. Gdy zebraliśmy się już wszyscy na drugim piętrze, pan Kleks wyjął pęk kluczy i otworzył nimi drzwi do pokojów, które dotąd stale były pozamykane. Mrok jednak zapadł tak szybko, że nic nie mogliśmy w ciemnościach rozpoznać. Pan Kleks wyjął tajemniczo z ogniotrwałej kieszonki płomyk świecy i wszedł do jednego z pokojów. Po chwili pojawiły się w głębi światełka i niebawem rozlała się dookoła niezwykła jasność. Byliśmy olśnieni. Pośrodku ogromnej sali stała wspaniała choinka, rozświetlona setkami płonących świeczek i przepysznie ubrana ślicznymi zabawkami, łańcuchami, złotymi i srebrnymi nićmi, płatkami szklanego śniegu i mnóstwem najrozmaitszych ozdób. Choinkę otaczały pięknie nakryte stoły, uginające się pod ciężarem półmisków, salaterek i waz. W uroczystym nastroju zasiedliśmy do wieczerzy. Rozglądając się wkoło, spostrzegłem, że byliśmy w tej sali, tej samej sali, w której poprzednio mieścił się szpital chorych sprzętów. Rozpoznałem też większość otaczających mnie mebli. Były to stoły, krzesła, stoliki, zegary, które jeszcze niedawno przypominały stare rupiecie. Teraz zaś, wyleczone przez pana Kleksa, lśniły, połyskiwały świeżutką politurą i wyglądały jak nowe. Pan Kleks, wbrew dotychczasowym zwyczajom, siedział wśród nas i zajadał z apetytem przeróżne gatunki ryb piętrzących się na półmiskach. Po wieczerzy zebraliśmy się wszyscy dookoła choinki, gdyż pan Kleks przygotował dla nas gwiazdkowe podarunki, które nam rozdawał niczym święty Mikołaj. Gdy przyszła kolej na Alojzego, okazało się, że nie ma go pośród nas i nagle stwierdziliśmy, że nie było go również podczas wieczerzy. Pan Kleks zaniepokoił się bardzo. Gdzież jest Alojzy? Co się z nim stało? Mateuszu, leć czym prędzej i szukaj Alojzego. Anatol przerażony zerwał się z krzesła. Panie profesorze, zawołał. Ja wiem, gdzie on jest. Prosiłem go i błagałem, żeby tego nie robił. Nie chciał mnie usłuchać. Pan Kleks pobiegł do Anatola i blady jak płótno wbił się palcami w jego ramię. Mów, gdzie jest Alojzy? Alojzy jest w sekretach pana profesora, wyszeptał Anatol drżącym głosem i bez sił opadł na krzesło. Spojrzałem odruchowo na sufit.
Z góry wyraźnie dobiegały odgłosy czyichś kroków. Pan Kleks jednym susem znalazł się przy oknie, otworzył lufcik i wpłynął na zewnątrz. Wypłynął na zewnątrz. Zrozumieliśmy, że stała się rzecz straszna. Żaden z nas nie ośmieliłby się nigdy wedrzeć do sekretów pana Kleksa. Wiedzieliśmy, że za coś podobnego groziło poza innymi karami wypędzenie z akademii. Zresztą zbyt szanowaliśmy pana Kleksa, aby którykolwiek z nas odważył się przekroczyć jego surowy zakaz. Na to mógł sobie pozwolić tylko Alojzy. Ta znienawidzona przez wszystkich, zuchwała, zarozumiała, przemądrzała lalka. W ogromnym napięciu oczekiwaliśmy dalszego rozwoju wypadku.